Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Badaczem dziejów, podobnie jak Paweł Mazur, jest redaktor Piotr Wit, którego z przyjemnością witam w poranku Wnet 3 lutego 2022 roku. Panie redaktorze, dzień dobry. Witam panie prezesie, witam państwa. No, we Francji kampania prezydencka ewoluuje. Tu ludzie próbuje się nadal straszyć COVID-em. Dziennik makronolubny Le Parisien nadał koronawirusowi Omikron nowe przerażające oblicze. Kula jest trupio szara, wystają z niej przeraźliwe wypustki krwisto-czerwone. Ale to są malowanki. COVID party w Anglii, w Hiszpanii, mniej więcej wszędzie dobiega końca i wraz z Katzenjammerem nadchodzi czas rozrachunków. By zafałszować rzeczywistość, nie trzeba koniecznie kłamać, wystarczy przemilczeć część prawdy. Można powiedzieć na przykład, ze wszystkich książek Grisza najbardziej lubił Pismo Święte. Ale można także dodać pominiętą część zdania. Skręty machorki w bibułce biblijnej smakowały mu znacznie bardziej niż wszystkie inne papiery. O wariancie Omikron można powiedzieć, już 500 000 ludzi zarażonych jest tym koronawirusem, nie dodając wszakże pozostałej części zdania, ale nikt od tego nie choruje. Teraz statystyki koryguje się w szybkim tempie. Z czwartku 27 stycznia na piątek ilość zarażeń COVID-em we Francji spadła nagle o 100 tysięcy, z 500 000 na 400 tysięcy. Jest to wynik zmniejszenia ilości testów bezużytecznych obecnie wobec przymusu paszportowo-szczepionkowego. W epoce paszportu sanitarnego wystarczał wynik negatywny, żeby móc się poruszać, więc naród testował się masowo. Było 500 000 pozytywnych, którzy nie byli jednak chorzy. Ich organizm wykazywał obciążenie omikronem niegroźnym jak katar. Sanitarny komitet doradczy przy prezydencie obraduje tajnie na Radzie Wojennej. Decyzje chronione tajemnicą wojskową zapadają kolegialnie, czyli bez osobistej odpowiedzialności. Przewodniczy temu gremium profesor Delfrécis. I oto, może w trosce o zachowanie resztek szacunku w oczach rodziny i przyjaciół, profesor Delfrécis przyznał publicznie w telewizji, że produkty masowo zastrzykiwane Francuzom nie całkiem są szczepionkami, ale trochę lekarstwem. Dodał, że mówi tak gwoli prawdy, choć nie jest to zgodne z oficjalną polityką sanitarną. Ta część jego wypowiedzi zresztą została ocenzurowana przez telewizję państwową. Do niedawna wróg publiczny numer jeden był to chrześcijanin, biały, heteroseksualny patriota. Obecnie dodano cechę sanitarną. Niezaszczepiony ma być winien wielu niedostatkom opieki zdrowotnej, między innymi przepełnieniu szpitali i odkładaniu naglących operacji. Kto myśli inaczej, ten jest komplotystą, czyli zwolennikiem teorii spiskowej. Posiadacze paszportu szczepionkowego mogą swobodnie mieszać się z tłumem, uczęszczać miejsca zgromadzeń publicznych, mecze, restauracje, kina. Nikt nie sprawdza, czy są chorzy, czy zaraźliwi, czy bezobjawowi, ponieważ papiery mają w porządku. Paszportu się nie anuluje. Tym samym paszport szczepionkowy stał się doskonałym instrumentem szerzenia zarazy. Francja ma największą w Europie ilość zaszczepionych i największą ilość zarażonych. Ulica nazywa ten dokument paszportem politycznym. Przedwczoraj pewien profesor medycyny wyjaśnił publicznie, że pilne operacje w szpitalach odkłada się nie z powodu COVID-u, ale ze względu na brak personelu. Ordynator oddziału chirurgii w Wielkim Szpitalu Miejskim potwierdził tylko to, co przedstawiciele służby zdrowia mówią od miesięcy. Profesor Raoul ze swej strony po wprowadzeniu paszportu szczepionkowego mówi o państwie totalitarnym. Zmiany dotyczą kandydatów. Marine Le Pen zmieniła ton, a nawet tembr głosu. W jej wywiadach słyszy się mniej basu, a więcej sopranu. Wysiłki, aby Front National zdediabolizować, upodobnić do innych partii politycznych, powiodły się jej nadspodziewanie, ale nie tak, jakby miała ochotę. Odchodzą od niej najpotężniejsi sprzymierzeńcy. Przechodzą do Zemura. Mecenas Kolar, a nawet siostrzenica Mariny Marion, Maréchal Le Pen, nie odnaleźli się w rozwodnionym i osłodzonym programie jej Rassemblement National. Nie pomaga nawet pomoc ojca. Stary Jean-Marie Le Pen tłumaczy poparcie udzielone Marinie miłością ojcowską, co nie znaczy jednak, aby podpisał się pod jej programem. Z pewnością porzucenie agresywnego krzyku, wypowiedzi spokojne i rzeczowe poprawiły jej look.
część tego, co straciła na dediabolizacji, odzyskuje teraz poprzez poprawę wizerunku medialnego. Wątpię, aby to wystarczyło do uśmierzenia niepokojów w partyjnych szeregach Rassemblement National i jego sympatyków. Ostatnio pani Marina musiała przełknąć afront pewnej pani mer, która obiecała dać jej podpis, ale dała go Zemmourowi. O Valérie Pécresse, kandydatce prawicy umiarkowanej, mówią, że od Macrona dzieli ją grubość bibułki do papierosa. Aby ocenić jej program, wystarczy zapoznać się z programem Macrona. Nie wiem, czy Gérard Pelletier myśli podobnie. W każdym razie numer drugi u republikanów także przeszedł do Zemmoura, który docenił jego inteligencję i celność wypowiedzi, czyniąc go swoim rzecznikiem prasowym. Program polityczny Pécresse na najbliższą piatiletkę tak bardzo przypomina Macrona, że trudno między nimi wybierać. Z tą tylko różnicą, że Valérie Pécresse żąda auditu, bilansu pięcioletnich rządów prezydenta. Prezydent Macron nie chce nawet o tym słyszeć, woli mówić o COVID-zie. Nad wyborami francuskimi zawisła jak nad całą Europą groźba wojny na wschodzie. Sądząc po mediach Francuzów, bardziej jednak przejmuje wojna Zemmoura z Mélenchonem niż Rosji z Ukrainą. Kiedy temat wypływa w debacie publicznej, wszyscy są zgodni, że Europa powinna coś zrobić. Wywrzeć nacisk, ale czym naciskać, czym grozić? Tego nikt nie proponuje. W Europie pozbawionej własnej armii i własnej polityki zagranicznej. Za czasów zimnej wojny, tej pierwszej, Stalin groził Europie Zachodniej inwazją. Miał bomby atomowe i rakiety, ogromną armię własną plus wojska Układu Warszawskiego. Miał nawet bardzo silną partię komunistyczną francuską. Europa pozbawiona armii dla świętego spokoju płaciła za ochronę Amerykanom punktualnie, z wyjątkiem Francji. Generał de Gaulle nie tylko wymigiwał się od opłat, ale nawet wymówił Amerykanom mieszkanie, mimo iż Rosjanin groził atomówką. Od czasów zimnej wojny niewiele w istocie się zmieniło. Teraz Putin krzyczy: trzymajcie mnie, bo ja ich pozabijam. Jedynie armia amerykańska utrzymywana na Ukrainie za pieniądze europejskie mogłaby uśmierzyć jego zdenerwowanie. Boję się Putina, jak wszyscy. To też dziwi mnie obrana przez niego strategia. Kiedy postanowił zaanektować dwa najcenniejsze fragmenty Ukrainy, nic nikomu nie mówił. Na Krymie i w Donbasie pojawili się nagle i bez uprzedzenia dziwni zieloni ludkowie w dziwnych ubraniach, bez pagonów. Nie wiadomo skąd przyszli i czego chcą. Kiedy świat się dowiedział, że to jest wojsko rosyjskie, było już za późno na jakieś negocjacje i narady. W Afryce to nie armia rosyjska wypycha Francję walczącą z dżihadem w Mali, ale prywatna grupa najemników Wagner, własność pana Jewgenija Prigożyna. Na granicy z Ukrainą Putin robi wiele hałasu od miesięcy, pokazuje koncentrację wojsk, rozmieszczenie jednostek, kierunki uderzenia, jego skutki. W Europie nikt nie przypomina, że Rosja Putina to dzisiaj biedny kraik o budżecie mniejszym od maleńkiej Holandii, utrzymywany ze sprzedaży surowców, że to wywiad za to. Wywiad europejski podał zdumiewającą wiadomość o braku zaplecza za zgromadzoną armią, braku logistyki. Dziwne, zaiste przygotowanie do wojny. Tłumacząc niezdecydowaną politykę francuską wobec Rosji, opowiada się natomiast wiele o uczuciach. Ale chyba za mało mówi się o interesach. A przecież Francja jest pierwszym zagranicznym inwestorem w Rosji i drugim zagranicznym pracodawcą. Powiedział Piotr Wit, a teraz zagadka dla pana redaktora. Coś zacytuję, a pan redaktor odpowie, z jakiego to źródła ten cytat pochodzi i kto jest autorem tych słów. Order Legii Honorowej nadaje się nie tylko za honor i za odwagę. Niedawno po udekorowaniu Agnes Buzyn komentatorom nasunęło się trudne pytanie. Czy prezydent Republiki odznaczył swoją byłą minister zdrowia za to, że odważnie kłamała podczas pełnienia mandatu, czy za to, że się honorowo przyznała do kłamstwa? Chodzi naturalnie o jej wypowiedź podczas epidemii koronawirusa. Kto i gdzie napisał te słowa? Panie prezesie, jeżeli mnie pamięć nie myli, to ja sam w felietonie dla kuriera
Wnet. I w najnowszym numerze Kuriera Wnet, lutowym numerze Kuriera Wnet, oczywiście felieton Piotra Wita jest, tak jak Piotr Wit jest, w każdy czwartek o godzinie 7:45 z Kroniką Paryską na antenie Radia Wnet. A czy nadal pan redaktor jest w pięknych Alpach? Jestem w Alpach, widzę za oknem śnieg, który padał też dwa dni temu, przy bardzo silnym wietrze, 70 do 100 km na godzinę. Widzę wyciągi narciarskie jeszcze nieczynne, bo pora jest wczesna, ruszą za godzinę. No tak, robimy bardzo długie spacery wielokilometrowe po tych Alpach, które wszędzie nam przypominają Tatry. Wszędzie sobie mówimy, no tak, to jest tak jak w Dolinie Chochołowskiej albo w Goryczkowej. No tylko jest inaczej. No więc właśnie, tak to wygląda. Miłego dnia, panie redaktorze. Zazdrościmy oczywiście tych spacerów, tego śniegu, tego widoku i słońca, chociaż widok z Radia Wnet i z balkonu też jest piękny. Codziennie państwo mogą widzieć na portalu wnet.fm zdjęcie zrobione o godzinie 7 rano. Zdjęcie widoku z balkonu radia. A najważniejsze w tym zdjęciu są chmury. Widok się nie zmienia, tak? Najpiękniejszy pejzaż miejski w Polsce, można powiedzieć. Jeden z najpiękniejszych w Europie. Panie redaktorze, zapraszamy. Oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w Radiu Wnet, tutaj w Warszawie. A teraz czas porzucić Alpy i Piotra Wita. Za chwilę wiadomości. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.